Ruszyła druga edycja Przystanku Śląsk. Tym razem jednak przegląd teatralny wykracza poza granice województwa, jadąc tam, gdzie o sprawie uznania języka śląskiego za regionalny się decyduje. W miniony weekend pierwsze spektakle w ramach Przystanku odbyły się w Warszawie. Na deskach Teatru Studio pierwszego dnia wystawiono monodram Mianują Miechanka. W niedzielę zagrano kultowego już Holonka, Fatima Orlińska. Grany od dokładnie 20 lat spektakl o Śląsku i po Śląsku opisujący to, czego być może żyjący poza Śląskiem nie rozumieją. Holonek na scenie warszawskiego teatru został nagrodzony owacjami na stojąco, a widownia wypełniła wszystkie miejsca na sali. Walka o język śląski trwa, jak mówią artyści, od ponad dwóch dekad. Niech by na pierun spróbował, to tak by do życia nakopiał się. Pieruna, ty się wypijesz, to same głupoty godasz i wszystkich chciałbyś brać. Weź na mój nowy mantel. Ponieważ walczymy o uznanie języka śląskiego, więc szczególnie ważne wydaje się w tym okresie, żeby pokazać nie Ślązakom, bo my wiemy, jaką mamy kulturę, tylko żeby pokazać na zewnątrz, szczególnie w Warszawie, gdzie się decyduje o wielu rzeczach, że Śląsk ma swoją kulturę i to nie tylko kulturę niską, festynową, krupniakową, ale ma kulturę wysoką też. I stąd ten pomysł Przystanku Śląsk. Robert Talarczyk, który to wymyślił, rozwinął, skonkretyzował i w końcu zrealizował przy naszej małej pomocy, myślę, że może mówić o pewnym sukcesie. Bo zainteresowanie Przystankiem Śląsk poza Śląskiem, jak mówią organizatorzy, jest ogromne. Rdzennie śląska opowieść, jaką jest zagrany w niedzielę dla warszawskiej publiczności Holonek, na wielu scenach nie tylko w Polsce, ale i świata przyjmowany jest, jak mówi dyrektor Robert Talarczyk, z ogromnym entuzjazmem ze względu na swoją uniwersalność. Bo my poprzez tę opowieść o śląskości, o tym małym narodzie, naszym hajmacie, opowiadamy historię, która jest bardzo uniwersalna, bo na całym świecie są takie mniejszości, które się czują w jakiś sposób uciśnione, czy czują się dyskryminowane, czy żyją swoimi kompleksami wynikającymi z faktu, że są kimś w swoim przeczuciu gorszymi, mniejszymi w sensie narodowościowym. No i dlatego ten spektakl ma taką siłę i książka przede wszystkim Janosza, że ja się nie boję tego, jak zostanie odebrany, ponieważ no, mamy już doświadczenie 20-letnie. Holonek nie musi natomiast niczego udowadniać, podkreśla dyrektor Teatru Śląskiego. Został stworzony przez ludzi dla ludzi, co twórcy mocno podkreślają. Nie ma w nim podziału na artystów tworzących pewną interpretację rzeczywistości i widzów, którzy są jej odbiorcami. Aktorzy przyznają, że z biegiem lat spektakl ewoluuje, a mimo to zawsze dotyka tych samych wartości. Holonek moim zdaniem dotyka społeczności, ja to tak mówię, które żyją na pograniczu. I obojętnie, czy to będzie Śląsk, czy to będzie gdzieś jakaś enklawa w innym kraju. Mam wrażenie, że jak się gdziekolwiek wyjedzie, gdzie ludność żyje właśnie na tych granicach, na pograniczach, to ta historia zaczyna być uniwersalna. Ta taka tragifarsa zaczyna być uniwersalna i to jest chyba taki, mi się wydaje, taki główny motto, żeby ludzie też, publiczność, żeby zrozumiała, że te bolączki, które wychodzą z u tych ludzi, te problemy, które są, to one no, są naprawdę szeroko pojęte i one są jakby uzasadnione. Oni naprawdę czasami szukają swojego miejsca, mając je paradoksalnie w tym właśnie miejscu. Przystanek Śląsk, czyli Śląsk od nowa i na nowo w Warszawie potrwa do 8 października. Na scenach w stolicy pojawią się m.in. Skazany na bluesa, Piąta strona świata, Byk i Kopidoł.